Karolina Filipkowska ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas na pogodę i od razu widać, że no, w Krakowie trochę się pogorszyło. Parasole już w dłoniach. Pytanie, kiedy deszcz dojdzie do Warszawy? No, były teraz gorące informacje sportowe. Gorąco w prognozie pogody nie będzie, a wręcz będzie taki przeszywający chłód, bo oprócz tego, że temperatura nam spadnie, no to w najbliższym czasie będą dominować opady. Do tego mocniej trochę powieje wiatr i to spowoduje, że nie tylko przydadzą się parasole, ale cieplejsze kurtki z pewnością. Kilka dni z dużo niższą temperaturą. Weekend, szczególnie sobota, przyniesie krótkotrwałe ocieplenie na termometrach, nawet 29 stopni. A gdzie w Europie będzie najcieplej, to przekonamy się za chwilę. Taka upalna, słoneczna, gorąca pogoda dominuje na południu Starego Kontynentu. W ostatnim czasie zostały pobite rekordy. Dla lipca 48 stopni w cieniu, to w Sardynii. No, w naszej części Europy w tej chwili niżej fronty atmosferyczne z nimi związane rządzą, no to też tego słońca jest dużo mniej, no i musimy przygotować się na sporo opadów deszczu. Jutro na szczęście w Warszawie bez opadów, 23 stopnie, dużo niższa temperatura niż do tej pory. Gdzie najcieplej? 43 Ateny i tam słoneczna aura. Najchłodniej w Budapeszcie, 17, podobna temperatura w Oslo, w Dublinie tyle samo. Jeżeli chodzi o wskazania termometrów dziś, no to te już dużo niższe w większej części kraju, ale nadal dość ciepło w rejonie Rzeszowa czy Lublina, tam do 28 stopni podobna temperatura w Białymstoku, nad samym morzem około 18. Dominują chmury, pada na północy, pada też w południowych regionach, a na Podhalu, na Podkarpaciu te opady mogą być intensywne, połączone z burzami, mogą być to też burze gradowe, no i wtedy też mocniej powieje wiatr. Noc, szczególnie pierwsza część nocy ze sporym zachmurzeniem, opadami deszczu na południu, na zachodzie, na północnym wschodzie, ale w drugiej części nocy ta sytuacja powinna się stabilizować, opady powinny zanikać, no i będzie też więcej rozpogodzeń. W rejonie Suwałk mogą tworzyć się mgły i zamglenia. One będą ograniczać widoczność i będą sporym utrudnieniem dla kierowców. Poza tym nie tylko widoczność będzie ograniczona, ale też nawierzchnia będzie śliska ze względu na opady. Uważajmy. Kolejny dzień znów z dominacją chmur. Największe zachmurzenie w południowych regionach. Najbardziej intensywne opady na Górnym Śląsku. Sucho na północnym wschodzie. No i temperatura dużo niższa. Od 14 do maksymalnie 23. Gdzieniegdzie 24 stopni. Wiatr przeważnie słaby, chwilami umiarkowany. Warunki drogowe znów utrudnione. No i tylko zerknijmy. Od piątku burze w rejonie Niziny Szczecińskiej, w sobotę zagrzmi w wielu miejscach Polski, a potem już bez burz, ale parasole nadal będą obowiązkowe. A do tego niskie ciśnienie. Karolina tak. Filipkowska, bardzo Ci dziękuję. Karolina Filipkowska ze mną. No i prognoza pogody oczywiście. Zaczynamy od tego, co będzie działo się w nocy. W nocy nadal spore zachmurzenie, szczególnie w tej pierwszej części. Będą występować opady głównie w południowych regionach, na krańcach północno-wschodnich, a także na zachodzie. Ale w trakcie upływu godzin te opady będą ustępować, będzie się rozpogadzać. No ale w rejonie Suwałk mogą tworzyć się mgły i zamglenia. Tutaj ostrzeżenie dla kierowców, no bo widoczność będzie dość mocno ograniczona. Poza tym w większej części kraju kierowcy powinni uważać, no bo te drogi będą śliskie. Jutro na Pomorzu Kujawach i w Wielkopolsce odpoczniemy od opadów tylko i wyłącznie w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego czy Poznania. Poza tym przydadzą się parasole, no i temperatura będzie dużo niższa niż do tej pory, a to w połączeniu z opadami deszczu, no i też przeważnie umiarkowanym wiatrem może powodować, że będziemy mieli takie odczucie przeszywającego chłodu. Na termometrach od 18 do maksymalnie 24 stopni. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu rozpiętość temperatury od 19 do maksymalnie 24. Sporo chmur, ale będą występować też przejaśnienia. Za to na ziemi łódzkiej może pokropić deszcz. Podobna sytuacja na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Tutaj
dominacja chmur, opady deszczu, no i też dość niska temperatura. Zakopane zaledwie 14. W Krakowie niewiele cieplej, do 16, maksymalnie do 23 stopni, tyle w Lublinie. Górny Dolny Śląsk, ziemia lubuska, tutaj spore zachmurzenie, szczególnie na Górnym Śląsku. Jutro opady deszczu będą dość dotkliwe. Najbardziej intensywne w całym kraju temperatura od zaledwie 14 stopni najchłodniej w Opolu czy Katowicach do maksymalnie 21. Ta odczuwalna powinna być zbliżona do tej na termometrach. Ciśnienie nadal niskie. Jutro na barometrach w Warszawie 995 hektopaskali. Biometr przeważnie niekorzystny miejscami, a pogoda będzie miała obojętny wpływ na nasze samopoczucie. Więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia. Realna, żywa, niewirtualna Karolina Filipkowska jest ze mną. Dzień dobry. Oczywiście sprawdzimy pogodę, bo ta bardzo mocno się zmienia, cały czas się dzieje. No i nawet teraz w Warszawie niby się wydaje, że spokojnie, ale jednak widać, że wieje dość silny wiatr, bo kamera nam cały czas drga. No pytanie, kiedy pojawi się w Warszawie deszcz? No z przyjemnością wymazałabym tą prognozę pogody, zaczęła od nowa, gdybym miała tylko taką moc, bo bardzo często dostaję prośby i pytania, czy mogłabyś gdzieś z kimś porozmawiać, żeby było więcej słońca. Czasami są prośby o deszcz, czasami naprawdę te wymagania pogodowe są ciekawe. No niestety musimy się pogodzić z tym, co czeka nas w najbliższym czasie, a pogoda pod znakiem chmur, opadów deszczu, miejscami te opady będą intensywne, no i też zrobi się dużo chłodniej. Gdzie szukać słońca? No na pewno nie w naszej części Europy. Dużo lepsza sytuacja pogodowa na południu Starego Kontynentu. Tam słonecznie, ale też niezwykle gorąco. Na północy królują układy niskiego ciśnienia, a z nimi związane są fronty atmosferyczne, które oczywiście przynoszą chmury, opady. No i miejscami też niebezpieczne zjawiska wypiętrzają się. Te burzowe chmury pada intensywnie, co kończy się lokalnymi podtopieniami. Warszawa jutro bez opadów deszczu z temperaturą maksymalną do 23 stopni. Gdzie najgoręcej? Gdzie 43 stopnie? To Ateny, tam do tego jeszcze słońca brakować nie będzie, więc ten skwar naprawdę będzie trudny do zniesienia. 17. Tyle najmniej jutro w Europie, w Dublinie, Budapeszcie, a także w Oslo. W naszym kraju w nocy sporo chmur, szczególnie w tej pierwszej części nocy. Opady deszczu na południu, na krańcach wschodnich, na północnym wschodzie, a także na zachodzie. W drugiej części nocy opady powinny ustępować. Będzie pojawiać się też więcej rozpogodzeń, a w rejonie Suwałk będą tworzyć się mgły i zamglenia. To też ostrzegamy kierowców, bo aura nie będzie sprzyjać podróżowaniu. Kolejny dzień nie przyniesie znaczącej poprawy pogody. Nadal pochmurno na południu, tam opady deszczu, na północy też będzie kropić sucho, tylko na północnym wschodzie, miejscami w centrum kraju, a najbardziej intensywne opady na Górnym Śląsku. No tutaj miejscami w dwa dni może spaść tyle wody, ile normalnie spada w ciągu całego miesiąca. Temperatura też dużo niższa niż do tej pory, od 14 do maksymalnie 23-24 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami słaby. Kolejne ostrzeżenie dla kierowców. Aura nie będzie tutaj sprzyjać podróżowaniu. Czwartek trochę spokojniejszy, z opadami tylko na południu, temperaturą do 26. W piątek na Nizinie Szczecińskiej pojawią się burze, sucho w centrum i na krańcach północno-wschodnich. W kolejnych dniach aura będzie dość mocno się zmieniać. Sobota z temperaturą do 29, burzami. W kolejnych dniach nadal deszcz bez burz, ale trochę chłodniej. Dzieje się. No nie zapowiada się na wymarzony weekend, jeśli chodzi o pogodę. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia.